Żegnając żoliborską zajezdnię autobusową w 2019 roku, nie sądziłem, że przyjdzie mi tak długo czekać na kolejną edycję Pixel Heaven. Organizatorzy asekuracyjnie przełożyli termin imprezy w 2020 roku, która ostatecznie i tak odbyła się wyłącznie w formie online'owej. Być może dlatego uczestnicy tak tłumnie zgromadzili się na terenie warszawskiej szkoły filmowej w ciepły październikowy weekend 2021 roku, wypełniając siedzibę uczelni po brzegi swoimi nerdowskimi personami. Impreza wróciła na dawne tereny, ale szczerze mówiąc wolałem poprzednią lokalizację z uwagi na większą przestrzeń, industrialowe klimaty, no i samolubnie krótszy dystans do domu. Tegoroczny Pixel rozgościł się na parterze budynku uczelni w ciasnych salach wykładowych na dwóch poziomach. Było ciasno i tłoczno, ale ta ciasnota przypominała wielce klimaty warszawskiej giełdy komputerowej na Grzybowskiej, tyle że komputery stały odwrotnie niż na tamtej giełdzie. Strefa retro, najbardziej nas interesująca, była dość licznie reprezentowana m.in. przez naszych przyjaciół z Wrocławskiego Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. Swoją salkę miała też grupa kolekcjonerów komputerów spod znaku Sinclair, w tym roku okryta żałobą z uwagi na odejście Seclive'a, a także zakątek Apple'owski, gromadzący co ciekawsze eksponaty spod znaku nadgryzionego jabłka. Nowością była giełda Pixela, pomysł interesujący, choć w sobotę oferta nie była już szczególnie atrakcyjna. Na tegorocznym Pixelu kuchnia była reprezentowana bardziej licznie niż do tej pory przez pana redaktora oraz dwóch panów Wacławów, czyli Piotra i Jakuba. Dla nas największą atrakcją była prezentacja gry Dread, czyli pełnokrwistego FPS-a w stylu Duma, który płynnie chodzi na pełnym ekranie nawet na gołej, no prawie gołej Amidze 500 i mega płynnie na gołej Amidze 1200. Spędziliśmy dobry kwadrans biegając po korytarzach tej niesamowitej gry, nie mogąc wyjść z podziwu nad kunsztem programistycznym i determinacją twórcy bądź twórców. Do tegorocznego Pixela miałem inne podejście niż w poprzednich latach. Wracałem na tę imprezę tak jak wracałem do ulubionych knajp zamkniętych przez wiele miesięcy lockdownu. Przede wszystkim ucieszony, że przetrwały i że mogę je odwiedzić ponownie, no nie przejmując się tym, co w innych okolicznościach by mi przeszkadzało, czyli tłokiem i brudnymi kiblami. Pixel Heaven wpisało się na stałe w coroczny harmonogram retro i indie geeków i oby ten harmonogram nigdy nie uległ zmianie.